Powiem pani dobry kawał. Znaczy on taki szowinistyczny jest, ale to... No dobra. Spodoba się pani. Dwóch kolegów mówi do siebie po imprezie, mówi słuchaj, mówi ja nie wiem jak to jest. Ja wiem, no, że baby są nerwowe, ja jak popiję i inne takie. Ale ja naprawdę robię wszystko jak w zegarku. Po cichutku otwieram bramę na dole. Nawet ją popryskałem WD-40, żeby klatkę nie skrzypła. Wchodzę na górę, przed klatką, już drzwiami ściągam buty. Mam buty w rękach. Wchodzę jak kot do mieszkania, kładę te buty. Nie zapalam nawet światła, po cichutku zaczynam ściągać kurtkę, a ta wpada i robi mi dziką awanturę, że ja wpadłem do domu na jej. A on mówi, bo ty to źle robisz. A co robię źle? No widzisz. Ja wchodzę pod bramę, kopię z całej siły w bramę i mówię tak, idę do góry, jestem na jej, będę cię pierdolił. No i co? I ona zawsze wtedy udaje, że śpi. Dobre. Dobrze, kopię, wolę, to ja. Czy jakieś kawały? No ja to same takie. Ja znam jeden. Przychodzi baba do lekarza z wielorybem w dół. Lekarz się pyta, co pani dolega? A baba na to, mam już dosyć tego walenia.